Starostwo Powiatowe w Kozienicach serdecznie zaprasza na 7. Powiatowy Rajd Rowerowy Śladami Historii, który odbędzie się 27 maja bieżącego roku. 75-kilometrowa trasa tegorocznej edycji będzie wiodła przez południowe tereny powiatu kozienickiego, północne tereny powiatu zwoleńskiego i zachodnie krańce powiatu puławskiego. Tak zaplanowana trasa pozwoli nie tylko na kontemplację nadwiślańskiej przyrody, ale także na odwiedzenie zabytków sakralnych, miejsc przesyconych historią i okupionych krwią bohaterów. Na trasie czeka na nas bowiem m.in. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, cmentarz z okresu I wojny światowej w Molendach, pomnik mauzoleum legionistów polskich w Żytkowicach, czy też cmentarz żołnierzy niemieckich na Polesiu. Trasa przebiegać będzie przez Wysokie Koło, Regów Stary, Borek, Zajezierze, Sieciechów, Bąkowiec, Garbatkę Letnisko, Molendy, Żytkowice, Brzustów, Policznę, Czarnolas, Polesie, Zwolę, Markowolę, Boguszówkę, Wysokie Koło. W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 60 osób, w związku z czym liczy się kolejność zgłoszeń. Podczas rajdu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach dokonają znakowania rowerów dla chętnych uczestników rajdu. By było to możliwe, należy oprócz dowodu osobistego mieć przy sobie również dowód zakupu roweru. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rajdu. Wypełnioną kartę zgłoszeń należy dostarczyć do Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, pokój numer 12, ulica Kochanowskiego 15, w terminie od 12 maja do wyczerpania limitu miejsc. Uwaga! Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować transport na miejsce startu rajdu, godzina 8, plac przed publiczną szkołą podstawową w Wysokim Kole. Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl.